na sam początek, Pani Elżbieto, chciałem zapytać o Chiny, bo jedziemy teraz do Nadeżyna. Nadeżynie będzie Pani opowiadać o Chinach. Dlaczego Pan chciałby wiedzieć? No chciałbym dowiedzieć się, kiedy były te Chiny. Co w tych Chinach takiego fantastycznego? Proszę Pana, Chiny, co Panią tam zaprowadziło? Chiny były dla mnie ważne, zanim Pan się urodził, ponieważ ja po raz pierwszy byłam w Chinach w 1957 roku, jako że studiowałam sinologię, a zatem język chiński. I po czwartym roku Uniwersytet Warszawski wysłał mnie na 6 tygodni, żebym zobaczyła to owo państwo środka, które zupełnie inaczej wyglądało aniżeli teraz. Było przaśne, w mundurkach maocetungowskich, rowerzyste. A teraz jak pan zajedzie do Chin, a ja byłam wielokroć później, no to są marki samochodów najnowsze, prawda? Garniturki, aparaty fotograficzne. A dawniej to się nawet Japończyka tam z aparatem nie zobaczyło. A co dla Pani było jakby w tych Chinach nowoczesnych, obecnych? Najciekawsze czy najbardziej inspirujące? No bo domyślam się, że skoro była Pani w Chinach wielokrotnie, to obserwuje Pani zmiany, jakie tam zachodzą, nie tylko na takie, że ludzie zaczynają jeździć. Co najbardziej Panią tam jakby... Na zawsze to samo. To samo? Zawsze to samo, czyli sztuka, kultura, tak, bo to jest trwałe i piękne, i takie inspirujące, także to tradycja chińska najbardziej interesuje i sztuka, zwłaszcza, że jestem też historykiem sztuki, którą skończyłam po sinologii. Jest takie miejsce konkretne, jeżeli chodzi właśnie o historię i sztukę w Chinach, do którego zawsze Pani wraca? Czy ekspozycja, czy muzeum, czy obiekt architektoniczny, który zawsze warto odwiedzić? Chińczycy są bardzo dobrymi artystami znanymi na całym świecie i wystawiają nie tylko u siebie, ale i w różnych najważniejszych muzeach na wszystkich kontynentach. No a w Chinach jednakowoż interesują mnie, jak powiedziałam, zabytki i ludzie. Teraz bardzo ludzie, czyli plemiona, a zatem świat, który odchodzi. Albowiem globalizacja ku temu sprzyja. Jak to jest z tym zanikaniem plemion? Bo trochę przyznaję, że mnie to zmartwiło. Mówi Pani, że ta globalizacja i tam też dociera. Wydawało mi się, że Chińczycy jakoś tak starają się no mocno trzymać z dala jednak od tej globalizacji czy amerykanizacji. Jak to wygląda? Proszę Pana, tam te plemiona bywa, że nie mają własnego języka pisanego, są analfabetami, ale mają komórki teraz, tak? W Chinach produkuje się rocznie 500 000 000 komórek i wszędzie w najdalszych zakątkach tego arcyciekawego kraju można się porozumieć przez komórkę. No to jest wielki objaw globalizacji. Poza tym, kiedyś królowały w chińskich obejściach, w domach ołtarzyki z Buddą. Teraz miejsce Buddy wielokroć zastępuje telewizor, tak.